Omówię dla Was zasadę działania tej hydrauliki, którędy olej krąży. Więc na wstępie zacznijmy od filtra siatkowego. Zobaczcie, tam z tyłu jest filtr siatkowy. Jest to filtr sący pompy skrzyni biegów. Ten olej przez filtr przepływa tutaj tym otworem w korpusie. Olej ten płynie tutaj tą rurką do pompy wewnętrznej skrzyni biegów. Pompa znajduje się tam z tyłu. Ja tą pompę wymieniłem na nową. Zobaczcie, to jest fragment tej pompy. Jest ta pompa tam z tyłu umiejscowiona. Następnie ten olej z pompy tłoczony jest tutaj tą rurką. Tak samo przez kadłub skrzyni. Tutaj w otwór ten dolny. Do filtra, który jest tu w skrzyni biegów. Często tu się uszkadza ten zawór obejściowy filtra, który jest tutaj na górze, w tym miejscu, za tym korkiem. Pękownikowy, okrosporowy, później olej trafia do skrzyni biegów, nie jest potłoczony dalej do pokrywy skrzyni biegów. Następnie olej wraca tym otworem. Znowu idzie w tym kierunku tutaj do tej rurki. Do tej rurki. I to trafia do pokrywy tutaj do góry skrzyni biegów. Może przyświecę. Tu do pokrywy skrzyni biegów. Zobaczcie, do tej rurki. O tej rurki. Teraz tak. Następnie olej przez całą tę pokrywę, przez rozdzielacze, przez te rurki pionowe, które tu widać od góry. Raz, dwa, trzy, cztery. Napełnia wszystkie kosze. Napełnia pierwszy to jest hamulec WOM-u. Drugi załączanie WOM-u, trzeci jest półbieg, czwarty kosz od napędu. Gdy wszystko jest wyłączone, zasila hamulec WOM-u. Tu olej nie idzie, idzie na półbieg i idzie na napęd. Problem polega na tym, że musi być wszystko idealnie szczelne. Wszystkie te kosze muszą być idealnie szczelne. Wszystkie te płaszczyzny, gdzie są pierścionki, w których krążą, muszą też być równe, gładkie. Musi być to szczelne, żeby po prostu tego oleju ilość, która zostaje podana przez pompę, ma trafić do wszystkich tych koszy i następnie zawór ciśnieniowy, który jest tutaj w tej pokrywie z góry skrzyni biegów. Ten zawór znajduje się tutaj w wysokości czujnika ciśnieniowego. Tutaj jest w środku zawór ze sprężyną. To są dwie sprężyny, cieńsza i grubsza. To są podkładki do regulacji ciśnienia. Tłoczek się otwiera. I ten olej jest przelewany. Zaraz Wam pokażę drugą rurkę. Olej jest przelewany do tej drugiej rurki, która to podaje olej na pompę z przodu. Teraz jeżeli oleju będzie brakowało, będą nieszczelne kosze, będą nieszczelne te rurki, będzie olej wlewał się do skrzyni biegów, będzie brakowało wydatku oleju, żeby po prostu przelało się na zasilanie pompy. Problemem w tej skrzyni biegów jest to, że po prostu wszystko uszczelnić, bo już te płaszczyzny pierzchnie są powyrabiane. Wszędzie w tej skrzyni biegów, w tych koszach, na tłokach występują pierścienie metalowe. One też mają duże straty ciśnienia oleju, co wpływa w konsekwencji na to, że tego oleju brakuje po to, żeby tutaj wyszło na zasilanie tej pompy z przodu. To później trafia tutaj w tym miejsce do tej obudowy skrzyni. Tu jest zawór ze sprężynką z kulką, który powoduje to, że olej przykładowy jest bardzo gęsty, to żeby przelało się też do skrzyni biegów. I co tu więcej? Problem, żeby ten rozwiązać z tą hydrauliką, żeby nie szarpała. Można to rozwiązać dwojako. Poprzez przykładowo zwiększenie
wydajności tej pompy hydraulicznej, bo mogę Wam powiedzieć z własnego doświadczenia, że z tą pompą jest wiele problemów. Te pompy to są zamienniki, które kosztują po 1000 zł, a oryginał kosztuje 8000. Nie ma nic pośredniego, też ta jakość wykonania tych pomp ma wiele do życzenia. Poniekąd zdarzało się tak, że nawet jak montuje się nowe pompy, to te pompy po kilku motogodzinach nie chcą już pracować, nie mają swojego wydatku. Po prostu są za luźno wykonane, ten olej przez nie nie przepływa, nie jest dalej tłoczony. Co później skutkuje tym, że hydraulika nie działa prawidłowo. Po prostu zasili kosze, a już tego oleju brakuje na to, żeby później zasiliło pompę z przodu. Te ciągniki mają już swoje motogodziny, już są wypracowane. Wszystkie właśnie te obudowy, tu gdzie są te pierścienie uszczelniające, są już podrobione. Tak samo ten rozdzielacz góry skrzyni biegów, tak samo już jest powyrabiany, też ma swoje straty oleju. I suma summarum, na każdym połączeniu, na każdym tłoku drobna nieszczelność powoduje to, że tego oleju brakuje. Brakuje na zasilanie z przodu tej pompy. Co więcej. Wymieniać wszystkie te płaszczyzny, te obudowy, to są straszne koszty. Części do tych ciągników są dosyć drogie. A tak naprawdę niekoniecznie przyniesie to efekt, który chcemy osiągnąć, żeby ta hydraulika działała płynnie. Tak już kombinujemy od dłuższego czasu, żeby tę hydraulikę po prostu przerobić. Zrobić oddzielną pompę, oddzielne zasilanie tej pompy z przodu, pompy wielotłoczkowej. Może jeszcze opowiem o pomiarach. O pomiarach, które tutaj można wykonać na tej pokrywie skrzyni. Pierwszy port, jak mówiłem, to jest ciśnienie zasilania. Zasilania oleju z pompy. Tutaj powinno być od 9,5 do 10,5 barów. To ciśnienie utrzymuje ten zawór ciśnieniowy. Później ten zawór się otwiera, przelewa później przez ten korek. Można tu sprawić właśnie to wyjście jakby z tych koszy ciśnienia. Tu powinno być od 2,5 do 4 barów ciśnienia oleju. A przeważnie jest tak, że po prostu jeżeli w skrzyni biegów są duże nieszczelności, pompa w skrzyni biegów jest słaba, w tym miejscu nie pojawia się olej, nie ma w ogóle ciśnienia. I ta hydraulika nie działa. Zewnętrzna nie działa kierowanie, nie działa podnośnik. Dopiero jak przygazujemy, zwiększa się obroty silnika. Pompa skrzyni biegów poda większą ilość oleju. Dopiero wtedy tutaj otwiera się zawór, przepływa olej i zasilana jest pompa z przodu. Tutaj więcej. Tutaj w tym przypadku, w tym ciągniku poprawiamy wszystkie kosze, wymieniamy wszystkie uszczelnienia. Założyliśmy nową pompę skrzyni biegów. Jak to nie przyniesie danego efektu, nie będzie działała ta hydraulika prawidłowo, ponownie skupimy się na tym, żeby po prostu tą hydraulikę przerobić, żeby zamontować tą pompę dodatkową, która będzie zasilała ten układ. No i tak to wygląda. My działamy. Tam mniej więcej pokazałem, o co tu chodzi, jak to jest zbudowane. No i dobra, my działamy.